Zostały 3 miesiące do matury, to jest odpowiedni czas, żeby zacząć się w jakiś sposób przygotowywać. Powtarzamy materiał, rozwiązujemy zadania maturalne. Jak widać na korytarzach nie możemy zauważyć dużej liczby osób trzecich klas. Wszyscy siedzą w klasach i przygotowują się. Przygotowania do matury moje wyglądają tak, że na każdej luźniejszej jakiejś lekcji oczywiście zbiorek z matmy, zadanka robimy wszyscy tam w klasie. No oczywiście też na matematyce cały czas zadanka i jest potok tych zadanek, z fizyki też jest to samo. I co jeszcze? Stresujesz się już teraz przed maturą? Stres, ja się nie będę stresował przed maturą, chociaż pewnie przed samym dniem pierwszej matury zacznie się lekki stresik, ale myślę, że z tym się da poradzić. Do matury się przygotowuję w ten sposób, że chodzę na kółka z matematyki, mamy bardzo dobrą matematyczkę. Daje nam co tydzień kserówki wszystkich matur, które były w ubiegłych latach, no i staram się je rozwiązywać powoli. Chodzę na fakultety, a tak ogólnie to nie mam czasu. Książki czytam, w zasadzie to się nie przygotowuję. Z czego zdajesz maturę, jakie aspiracje później po maturze? Zdaję maturę z biologii i chemii, chciałbym się wybrać na jakieś dobre studia medyczne, jeszcze nie wiem do końca na jakie, coś może z stomatologią, ewentualnie na jakieś akademię wojskową albo straży pożarnej. Czujesz stres przed maturą? No na pewno czuję stres, ale staram się dużo uczyć i myślę, że będzie dobrze. Więc do matury przygotowuję się generalnie tak, że chodzę na wszystkie fakultety, staram się przynajmniej na tych lekcjach wytrzymać. Poza tym oczywiście wiadomo matematyka, polski, angielski, trochę korepetycji, myślę, że każdy z nas chodzi na jakieś. Myślę, że to wystarczy. Czy wystarczy, to się dowiemy dopiero w przyszłym roku. Zobaczymy, jak to będzie. Z jakiego przedmiotu najwięcej się przygotowujesz do matury? Z chemii. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Chyba takiej mamy, największą mamy tutaj taką presję. Z chemii robimy około pewnie 50 zadań tygodniowo. Także współczuję, na pewno współczują nam wszyscy humaniści. Do matury pozostało 98 dni. I ja będę zdawał matematykę rozszerzoną, geografię rozszerzoną, angielski rozszerzony, no i wszystkie podstawowe, które każdy musi zdać. I chciałbym potem się dostać na geodezję, na AGH, a być może jak mi dobrze pójdzie, to na Politechnikę Warszawską, również w kierunku geodezji. Czy czujesz jakiś stres przed maturą? Nie odczuwam żadnego stresu przed maturą, ponieważ wydaje mi się, że napiszę maturę na tyle dobrze, że coś będę mógł robić potem w życiu. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia.